Nityanandam paramasukadam kevalam jnanamurtim dvandvatitam gaganasadrusham tatvamasyadilaksham ekam nityam vimalamachalam sarvadi sakshibhutam bhavatitam trigunarahitam satgurum tam namami. Nityanandam. Welcome to another video, and oh, I'm sorry, I'm talking in English. Witaj na moim kanale YouTube, Nityanandam. Tutaj są dwa psy, które mieszkają z nami i po prostu przychodzą czasami, kiedy nagrywamy, żeby się przywitać. Jako... Okay. They will be here. So, o czym chciałabym dzisiaj powiedzieć, to jest świątynie, hinduskie świątynie i prana pratyszcza, również bóstwa, deities, tutaj w kulturze hinduskiej. Dlaczego o nich chcę powiedzieć? Dlatego, że po prostu jest to tak niesamowicie przepiękne doświadczenie, mając kontakt z bóstwami, mając kontakt, bycie w świątyni hinduskiej. I ja muszę powiedzieć, ja jestem tutaj w Tiruvannamalai. Jeśli oglądaliście mój wcześniejsze nagrania, to tak, jestem tutaj w tej chwili w Tiruvannamalai. Tiruvannamalai jest miejscem, gdzie urodził się Swamiji, gdzie się wychował i gdzie znajduje się wzgórze, święte wzgórze Arunachala, które jest fizyczną reprezentacją czy fizycznym wcieleniem Sadashiva. So, jest tutaj niesamowita świątynia. Jedna chyba z najstarszych świątyń, która się nazywa Arunachala, gdzie Swamiji miał mnóstwo lekcji, czy po prostu uczył się jogi, gdzie spotykał się ze swoim nauczycielem jogi, który miał na imię Raghupati Yogi. I ja miałam okazję do niej wstąpić około 2-3 miesięcy temu. Ja byłam tutaj wcześniej w Tiruvannamalai, aczkolwiek robiliśmy tutaj inne rzeczy i nie było okazji, żeby tam zajrzeć. I moje doświadczenie, mój pierwszy kontakt ze świątynią był przepotężna energia, przecudowna energia. I ja pamiętam, że kiedy ja swojego czasu w czasie moich pierwszych poszukiwań, pamiętam, że spędziłam trochę czasu w Niemczech, na północy Niemiec, gdzie przebywałam niedługo, około 2 miesięcy. I to był czas, kiedy brakowało mi bardzo... Ja zaczęłam swój... Krótko wcześniej zaczęłam swój rozwój duchowy w Polsce i jadąc tam do Niemiec nie miałam już takiego kontaktu. Więc był to kontakt przez internet, aczkolwiek był on w pewnym sensie ograniczony. Więc pamiętam, że bardzo ciągnęło mnie do kościołów. I pamiętam, że kiedy odwiedzałam te kościoły, a czasami były one zamknięte, to następna sprawa. Nie mówię, że tutaj w Indiach świątynie są zamykane czasami, ale pamiętam, że nie mogłam tego zrozumieć. W jaki sposób? Jak chcecie, żeby... I oczywiście tutaj można mieć argument, Bóg jest wszędzie, wszechobecny. Dlaczego chcesz wchodzić do kościołów? Dla mnie kościół gdzieś, czy jego reprezentacja, powiedzmy, gdzieś jest w świadomości, że jest to świątynia Boga, że jest to miejsce, w którym możesz spotkać no to, co boskie, tą cząstkę boską. Więc ja chodziłam do tych kościołów i pamiętam, że nie znalazłam żadnego. Tam jest mnóstwo również takich małych kaplic czy kościołów w Niemczech. I pamiętam, że żaden nie spełnił, nie zaspokoił mojej satysfakcji. Nie poczułam w nim tego, co chciałam poczuć. Oczywiście tutaj znów można argumentować, że tylko nie jesteś po prostu otwarty na to, albo musisz medytować, zrobić większe praktyki i tak dalej. Aczkolwiek pamiętam, że tak naprawdę moje... To, co słyszałam, co zmieniło, co zwróciło moją uwagę na świątynię hinduską, być może teraz dopiero mam tak naprawdę takie
osobiste doświadczenie tego. Natomiast to, co zrobiło na mnie przeogromne wrażenie, to, co Swamiji powiedział w jednym z satsangów, które dał jakiś czas temu, i to powiedział o tym, że nie pamiętam dokładnie słów, których użył, natomiast całe sedno było w tym, że człowiek, istota ludzka, idąc do świątyni hinduskiej, doświadczy tego takiego oczyszczenia, ale nie mówię tutaj o oczyszczeniu z grzechów, nie mówię tutaj o oczyszczeniu i spowiadaniu się, mówię o tym, że w świątyni hinduskiej doświadcza się kontaktu z tym, co jest boskie. I tutaj jest to jak najbardziej prawdziwe. Co się dzieje w czasie takiego procesu, i zaraz powiem dlaczego, jest energia, z którą wchodzimy. Jeżeli mamy złe samopoczucie, jeżeli mamy, jesteśmy niezadowoleni, nieszczęśliwi, jest tak zwany low mood, czyli taki nasze samopoczucie jest po prostu, nie jest dobre, jest niskie, to co się zadzieje w tej świątyni? I tutaj jeszcze może tylko wspomnę, że bóstwa, które się tam znajdują w tej świątyni, muszą przejść proces, który się nazywa prana pratyszta. To jest podstawą, dlatego że prana pratyszta, i może tutaj za chwilę powiem troszeczkę więcej, jest połączeniem po prostu procesem, czy rytuałem, w którym łączy się bóstwo z tą energią boską. I teraz wracając do satsangu, co Swami będzie powiedział, kiedy idąc do świątyni, hinduskiej świątyni, nasza energia oczyszcza się, czyli zostaje przetransformowana. Już nawet nie, że zostawiamy ją po prostu tam, tylko ona zostaje przetransformowana. Czyli moje doświadczenie ostatnich kilku miesięcy jest po prostu siedząc w obecności bóstwa, dzieją się po prostu cuda. Dzieją się niesamowite rzeczy. Ta energia jest przepotężna. Oczywiście zależy tego od wielkości tego bóstwa również, że o sile tej energii, ale również tutaj o tym, kto wykonał, w jaki sposób został wykonany ten rytuał prana pratyszta. Więc dzieją się właśnie takie rzeczy. Swamiji powiedział bardzo, bardzo jasno, że na zachodzie czegoś takiego po prostu się nie doświadcza. Nie mamy takiej możliwości. Nie mamy takiej możliwości. Nie ma czegoś takiego, co istnieje, gdzie w świątyni, czy w kościele, czy religie zachodu nie mają czegoś takiego, co po prostu powoduje, że nasza energia zostaje przetransformowana. I tutaj chciałam przytoczyć taką informację. Ja swojego czasu interesowałam się, zanim poznałam Swamiji, przez nie bardzo głęboko Feng Shui. Niektórzy nazywają to Feng Shua. I czytałam książkę, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko autorki, to nazywa się Kings. I ona napisała książkę na temat oczyszczania energii w miejscach mieszkania, zamieszkania, miejscach publicznych, miejscach pracy itd. Pisała ona o tym, że publiczne budynki, ja zajmowała się swojego czasu przede wszystkim budynkami publicznymi, to było chyba w Stanach Zjednoczonych, i mówiła ona, była w stanie widzieć tą energię i też ją również odczuwać. I mówiła o tym, że ta energia, jej głębokość czy jej grubość, często w budynkach publicznych, jak dworzec na przykład, nie wiem, bank, to jest metr, półtorej, czasami może nawet więcej. Czyli to w ogóle pokazuje, w jaki sposób, że ludzie, którzy odwiedzają publiczne miejsce, zostawiają taki brud energetyczny. Brud mentalny, brud energetyczny. Jeżeli spojrzymy w tej chwili nawet na swoje myśli, na to, co ten wewnętrzny głos mówi, to może być bardzo krytykujący i bardzo negatywny w tej chwili. Czy w stosunku do mnie, czy czegoś innego, tak? Czy kogoś, kto znajduje się akurat obok go przeszkadza. Dlaczego o tym mówię?
Tak, i to właśnie powoduje, że to, co negatywne, będzie zostawiało taki ślad energetyczny w naszym otoczeniu. I często, jeżeli wejdziemy na przykład do pomieszczenia czy domu, w którym akurat działa się kłótnia, albo w którym odbywała się kłótnia, często jesteśmy w stanie zobaczyć czy poczuć, że coś wisi w powietrzu, albo coś wisi w powietrzu, albo po prostu coś się stało. I myślę, że każdy z nas jest w stanie coś takiego wyczuć. To jest właśnie to, że jesteśmy gdzieś wrażliwi na energię, w różnym stopniu oczywiście. I wracając tutaj do tego przykładu, więc generujemy, czy to będzie ten właśnie taki brud mentalny, czy to będzie brud energetyczny. I w tym momencie, idąc do kościoła religii zachodu, ja osobiście nie miałam okazji, nie przydarzyło mi się coś takiego, nie przydarzyła mi się transformacja. Więc co mi się przydarzyło? Bardzo dużo modlitw, często, może nie często, ale czasami modlitwy błagalne, ponieważ na przykład w danym momencie nie czułam się dobrze, a po prostu potrzebowałam, powiedzmy, pomocy. Czy po prostu jako dziecko płacz w ławce, w kościele, ponieważ nie chodziłam na nie pamiętam, jak to się nazywa. Jest taki jeden z festiwali, gdzie codziennie trzeba chodzić do kościoła. No, przepraszam, że nie pamiętam tego. W każdym bądź razie pamiętam, że moje koleżanki po prostu siedziały koło mnie i zaciągnęły mnie do kościoła, dociągnęły mnie do spowiedzi, a ja po prostu czułam się strasznie winna. Nie ma czegoś takiego w hinduizmie. Nie ma, po prostu nie ma. I tutaj ja nie będę się tutaj, bo to jest drugi temat generalnie na temat tego, czym jest hinduizm i religii i na przykład cudowny temat modlitwy, różnicy między modlitwą w religii zachodniej i modlitwą w hinduizmie. Także to przy okazji, przy następnym nagraniu. Natomiast teraz wrócę tutaj do tej energii. Więc ja osobiście nie miałam okazji doświadczyć czegoś takiego. Ja nie mówię, że nikt z Was, którzy to oglądacie, czy z Waszych znajomych, czy z rodziny, nigdy czegoś takiego nie doświadczył. Aczkolwiek uważam, że nie ma czegoś takiego, że ludzie doświadczają tego na skalę masową. Natomiast tutaj, kiedy jesteśmy w świątyni, kiedy siedzimy, znajdujemy się w obecności deity, które przeszły bóstwa, które przeszły przez proces czy rytuał prana pratyszta, to się dzieje. Ja akurat miałam okazję przez ostatnie kilka miesięcy, przez 4 miesiące zajmować się Swamiji Murti. To było jedno bóstwo. I w tej chwili tutaj w Tiruvannamalai mamy 3 duże, ja to chyba pokazywałam przy okazji innego nagrania, może przy następnym również pokażę nasze bóstwa, deities. Swamiji Murti, takie bardzo duże. I potem 3 właśnie duże inne bóstwa plus 7 małych. Więc tutaj ja się nimi akurat zajmuję, budzę je, czyli zajmujemy się tak, jakbyśmy się zajmowali człowiekiem też. I to też przy okazji innego może nagrania powiem troszeczkę więcej. Więc budzę je, karmię je, one też jedzą, oferujemy im jedzenie. I najpierw oferujemy jedzenie właśnie bóstwom, potem sami jemy. I uważam, że to jest przecudne, że pomaga nam to po prostu pamiętać o źródle, o tym, o stworzycielu, o tym, skąd pochodzimy i czym jesteśmy. Potem wykonuję abhishekam, co jest, nazywa się the sacred bath, albo święta kąpiel. I również puja, czyli taki rytuał dziękczynny. No i kładę je do łóżka, czy spać wieczorem. I również wykonujemy tutaj arti. Arti to jest oferowanie ognia dla deity. To tutaj akurat Arunachala otrzymuje rytuał arti i Swamiji. So Arunachala, o której wspomniałam, jest to święte tutaj wzgórze w Tiruvannamalai. Więc dokonuje się przepotężna transformacja. Mnie zdarzyło się, na przykład dzisiaj rano nie do końca dobrze się czułam. Mówi się o tym, żeby zajmować się bóstwami tylko wtedy, kiedy dobrze się czujemy. Kiedy cały czas powtarzamy też również w swojej świadomości, w umyśle, tą albo mantrę,
albo tą nazwę, imię Boga. A to się nazywa Ajapa Ajapa. Więc ja w ogóle zapytałam Deity, czy mogę się nimi zająć. One powiedziały, i tak, one można się z nimi komunikować, jakkolwiek to niespodziewanie brzmi, czy zaskakująco. One odpowiadają na pytania, można odczuć, kiedy się śmieją, można odczuć różne rzeczy. Przecudne doświadczenie. Jeżeli jesteście nowi, jeśli chodzi o hinduizm, to serdecznie zapraszam do naszej świątyni, ale też zachęcam do zapoznania się z tym, do doświadczenia. I tak, one się zgodziły, więc moje samopoczucie to jest niesamowite. W ciągu godziny, dwóch zupełnie się zmieniło. I to jest to, co Swamiji mówi właśnie, że Zachód nie posiada czegoś takiego. Natomiast tutaj w hinduizmie to, co się dzieje, jest po prostu transformacją. Transformacją tego, z czym wchodzimy do tej świątyni, z czym siadamy przed bóstwem. I to jest nie tylko to, że dana energia zostaje przetransformowana. Bardzo często zachodzą bardzo głębokie zmiany, o których sobie nie zdajemy sprawy. I wiele słyszałam razy, że osoba, która zajmowała się bóstwami, osoba, która pracowała właśnie w świątyni, dokonała się niesamowita transformacja, że ludzie jej po prostu nie poznają. Więc tak jak wspomniałam, przeogromnie zachęcam, przeogromnie zapraszam. I tutaj dlaczego w kontekście sanias? Dlatego, że my po prostu żyjemy z bóstwami bardzo często, zajmujemy się świątyniami. To jest też taka integralna część hinduizmu, więc to z tego kontekstu. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej, jeżeli chcielibyście, mamy swoje świątynie na terenie całego świata, nie jest ich jeszcze aż tak dużo, aczkolwiek Swamiji, jego vision, jego wizja, jego misja jest również stworzenie świątyni dla ludzkości, dla ludzi. Więc mamy w Ohio, w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles, w Houston, w Singapurze, w Malezji i oczywiście tutaj w Indiach. Więc zapraszam serdecznie. Również jeżeli chcielibyście doświadczyć czegoś więcej niż tylko bóstw i świątyń, to jak najbardziej na wewnętrzne przebudzenie i tutaj do Bangalore Arinam, do głównej siedziby Swamiji Paramahamsa Nityananda, który jest moim guru. Także dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ta informacja była przydatna. I do usłyszenia. Nityanandam.